Dzień dobry. Na przedostatnim filmie mówiłam Wam o tym, że znalazłam uszaka brzozowego i obiecałam, że pokażę Wam, jak zrobić zupę z uszakiem brzozowym. I poszłam na drugi dzień i co się okazało? Uszaka już na brzozie nie było. Okazuje się, że nie tylko ja się znam na takich wiosennych, chociaż właściwie uszak nie jest wiosennym grzybem, jest podobno całorocznym grzybem, ale widać, jest tutaj w parkach berlińskich dosyć dużo ludzi, którzy się zna na grzybach. No i uszaka długo, długo nie było. Ponieważ w tym roku wiosna jest strasznie zimna i strasznie mokra, przyuważyłam sobie dzień, w którym zaraz rano poszłam i znalazłam uszaka. I popatrzcie, jak dużo go znalazłam. To są takie fajne, malutkie, takie typowe. One są takie galaretkowate, jak taka meduza. A jeden, popatrzcie, jaki wielki. One są w tej chwili już przepłukane. No i tak jak obiecałam, zrobimy dzisiaj pyszną zupkę z tym uszakiem. Co ja bym tu jeszcze w tym momencie chciała powiedzieć? Ten uszak w kuchni chińskiej to jest ten grzyb mu. On jest w wielu mrożonkach właśnie z chińszczyzną. I właśnie on jest dodawany do potraw i uznawany w Chinach za może nie tyle przysmak, ale grzyb, który właśnie ma dużo właściwości zdrowotnych dla człowieka. Co ja już tutaj przygotowałam w tym czasie? No oczywiście trzeba przygotować jakiś wywar jarzynowy. To jakie jarzyny wrzucicie, to już jest naprawdę Wasza sprawa. Ja tutaj ugotowałam łodygi, pietruszki i koperku, bo bardzo lubię ten smak. Mam zawsze zamrożone właśnie te łodygi w zamrażalniku. I do takiego zielonego wywaru pokroję jarzynę takie jak koper włoski, pietruszka i marchewka. I teraz szybciutko to pokroję i gotowe. Dodałam jeszcze jedną malutką cebulkę. I teraz te jarzyny wrzucam do tego wywaru pietruszkowo-koperkowego. Ja gotuję dzisiaj porcję taką małą, dla dwóch osób na jeden dzień. I te jarzyny będą się w tej chwili gotować jakieś 10 minut. To im wystarczy, są pokrojone, nie trzeba więcej. I w tym czasie, kiedy się to gotuje, podsmażę krewetki. Rozgrzewam patelnię, dodaję smalcu masłowego, z masła. I krewetki zostały już przelane gorącą wodą, żeby rozpuścić glazurkę. I teraz będę mogła je przesmażyć. Masło jest już rozgrzane. I mogę te krewetki troszeczkę podsmażyć. Także widzicie, ta zupa jest do przygotowania w ciągu pół godziny. Nie trzeba robić jakiegoś wywaru mięsnego, wygotowywać kości czy tam mięsa. Dlatego wystarczy 10 minut gotować jakieś jarzyny już pokrojone. I te krewetki zastąpią nam mięso. Pełnowartościowy posiłek będzie w tej zupie. No teraz z kolei jest za mało gazu. I podsmażę te krewetki. I jak będą podsmażone, to dorzucę do tej zupy. Krewetki podsmażamy dalej. I w tym czasie ja pokroję te grzybki na mniejsze części. Popatrzcie, jakie one śmieszne, tak trzęsą się, takie galaretkowate, jak taka meduza. Strasznie się cieszę na tą zupę z tymi grzybkami, bo już nie pierwszy raz robię ją. O, tu jest coś twardszego, to muszę to odkroić. O. I teraz na sam koniec dorzucę je do tych krewetek jeszcze. I chwilkę poddam obróbce termicznej. O tak. Oczywiście nasz wywar musimy również posolić. To ile posolicie, to jest kwestia smaku, ile chcecie. Dodam również trochę pieprzu.
krewetki są leciutko zrumienione, grzybki poddane również temperaturze i teraz dodam to wszystko do wywaru jarzynowego. Dosłownie minutkę jeszcze pogotuję i zupa będzie gotowa. Zaraz ją będę wylewać na talerz. No i koniec wieńczy dzieło. Nalewam tą zupę na talerz, żeby Wam pokazać, jak ona ślicznie kolorowo wygląda. Trochę marchewki, trochę grzybków, trochę krewetek. Sam wywar też ma taki ładny kolor. I jeszcze, żeby było bardziej kolorowo, posypię troszeczkę listkami pietruszki. Zawsze mam w lodówce pietruszkę i koperek zamrożony i mamy piękną zupę. Życzę Wam smacznego i niesamowitych przeżyć kulinarnych, smakowych, bo to jest naprawdę zupełnie coś innego niż normalnie.